Paweł Kikowski, gościem King Wilki TV, po długich namowach. Cześć Paweł. Cześć Przemek. Witam wszystkich. Tak, może zaczniemy od tego, że po raz kolejny zostałeś wybrany kapitanem. Powiedz, jak ty się czujesz w tej roli i drugi rok z rzędu będziesz kapitanem Kinga Szczecin. No można powiedzieć, że został mi z automatu przedłużony kontrakt kapitański. Trener po prostu zadecydował, że się sprawdziłem w zeszłym roku i ma nadzieję na owocną pracę jeszcze w tym. I nie było obiekcji wśród zespołu? Nie słyszałem jakichś sprzeciwów. Trener się zapytał, czy ma ktoś coś przeciw. Nikt się nie zgłosił, więc myślę, że chłopacy byli też w miarę zadowoleni. Kiko, jesteś jednym z tych zawodników, którzy widzieli miniony sezon, przeżyli go na własnej skórze. W tym sezonie właściwie nie doszło do wielkich zmian kadrowych. Zostaliśmy wzmocnieni kilkoma nazwiskami, które są dobrze znane tutaj na naszej koszykarskiej mapie w Polsce. Powiedz, jakie uczucia ci towarzyszą po tym pierwszym tygodniu, po pierwszych dwóch meczach sparingowych naszego zespołu? Bardzo fajna atmosfera. Fajnie wrócić do drużyny, która już gdzieś tam była i przed wakacjami praktycznie się spotkaliśmy i w tym samym gronie się po wakacjach widzimy, więc fajna sprawa. Dodaliśmy jakieś tam brakujące ogniwa i myślę, że to będzie wszystko na plus. Przed nami kolejny tydzień przygotowań żmudnych. Dla was pewnie lekką ulgą będzie ten turniej w Koszalinie. Powiedz mi, jakie ty masz przemyślenia, oczekiwania względem tego najbliższego turnieju? Czy ja mam takie oczekiwania, jak myślę, cała drużyna, że chcemy grać coraz lepiej, coraz lepszym być zespołem. Jakby to naprawiać nasze mankamenty, których cały czas mamy sporo, zresztą jakby nie było, co by się nie robiło w wakacje, dalej troszeczkę wakacyjna forma i trzeba to przekuć po prostu na formę sezonową, ale też dobrze, że widać, że mamy gdzieś tam jeszcze duży potencjał, który możemy wykorzystać i tylko od nas zależy, czy to zrobimy, czy nie. Ciebie jako kapitana muszę spytać o głos szatni w sprawie nowych strojów meczowych, bo wiadomo, że takie też się pojawią. Jak wy odebraliście tę zmianę imidżu Wilków Morskich? Zmiana na 100%, no. bardzo fajny sprzęt, dresiki eleganckie, naprawdę dobrze to wszystko wygląda. Nieźle się w tym trenuję. Nie mam żadnych obiekcji. Meczówek jeszcze do końca, ja już widziałem sample już wakacje i wydaje mi się, że będzie sztos.